step into the game. Let's play. Ground game. Witam Was znów w highlight'cie na kanale InTheCage.pl. To jest oczywiście szybki przelot po walkach, które są najciekawsze na nadchodzącej gali UFC 305. Zazwyczaj robimy tylko duże gale, tylko gale numerowane, więc oczywiście też jest tak teraz. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał InTheCage.pl, lajkować i komentować też oczywiście to, co tutaj mówię, bo ten wybór jest oczywiście bardzo subiektywny. To jest tylko taki wybór, jeżeli macie tylko naprawdę chwilę, nie chcecie czekać całą noc i chcecie zwrócić uwagę tylko naprawdę na kilka walk. Nie ma co ukrywać i nie trzeba być geniuszem, że pierwsza walka, o której tutaj powiem, to oczywiście pojedynek Mateusza Gamrota i Dana Hookera. Walka, o której powiedziano wszystko. Sam gadałem o niej bardzo długo, zarówno tutaj na InTheCage.pl, miałem okazję robić to jako jeden z pierwszych, ale również na swoim kanale. To, co najważniejsze w tym pojedynku, Mateusz musi postawić tutaj inaczej, musi zrobić to bardzo głośno. Tutaj potrzebne jest niestety zarówno zwycięstwo efektywne, jak i efektowne. Efektowne dlatego, że Mateusz musi zaznaczyć mocno marketingowo, wizerunkowo swoją pozycję w wadze lekkiej, bo zarówno my, nie wiem czy on, bo z nim nie rozmawiałem, ale na pewno my jesteśmy już, mamy dość tych testów. Ja przynajmniej uważam, że Mateusz Gamrot zasłużył już na walkę o pas, zasłużył o to, żeby być w top 3, a nie cały czas na piątym miejscu, żeby będąc na piątym miejscu w jakiś dziwny sposób być ciągle gatekeeperem tej kategorii wagowej. Musi to zrobić efektywnie, bo jeżeli nie uda się pokonać szybko Dana Hookera bez odnoszenia obrażeń, to może być problem z tym, żeby do końca tego roku zawalczyć jeszcze o pas tymczasowy, bo wiemy, że Islam Makhachew jest kontuzjowany, a Mateusz ma swoją historię z Armanem Tsarukianem. Jeżeli na początku przyszłego roku, to także te obrażenia nie mogą być duże, a Dan Hooker będzie tych obrażeń zadawał albo próbował zadawać ich dużo, bo on raczej nastawiony jest na walkę efektowną, raczej na coś, co pokaże duży show, zwłaszcza, że będzie poniekąd walczył u siebie. No i tutaj ewidentnie wyciąga go za uszy Izraela Adesanya w swojej ekipie, ale on oczywiście będzie chciał zrobić wszystko, a jest zawodnikiem niebezpiecznym, żeby Mateusza Gamrota tutaj odepchnąć od stołu, jeżeli chodzi właśnie o rozmowy o pasy. Niestety trzeba tutaj być głośnym, trzeba być efektywnym i efektownym, co jest oczywiście bardzo trudne, bo my możemy sobie tu oczywiście gdybać i chcieć, żeby ten pojedynek tak wyglądał, ale tylko Mateusz Gamrot wie, jak będzie chciał go rozegrać. Czy będzie to poddanie, czy będzie to KO, nie ma to żadnego znaczenia. Mateusz, zróbmy to szybko, zróbmy to naprawdę z hukiem i odeślijmy Dana Hookera tam, gdzie jego miejsce, czyli właśnie do bycia gatekeeperem kategorii wagi lekki. Na drugim miejscu oczywiście elektryzujący niezwykle pojedynek pomiędzy Israelem Adesanią a Dricusem Duplessisem. To jest pojedynek, w którym mamy rival game, który jest podszyty może nie tyle taką nienawiścią personalną, ale takim bardzo trudnym polityczno-społecznym tematem, jakim jest to, jak była budowana współczesna Afryka i jak wygląda historia południowej Afryki. To oczywiście nie na tym kanale, to musicie sobie doczytać gdzieś indziej. Dricus du Plessis, mówiąc, że jest afrykańskim królem, ma oczywiście dużo racji, ale Israel Adesanya, obrażając się, czy inaczej podpalając się na teksty Dricusa du Plessisa, ma oczywiście też bardzo dużo racji. To jest oczywiście temat delikatny, ale jest to przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą walkę w oktagonie, bardzo ciekawy matchup. Dricus du Plessis to czołg, który polega wyłącznie na swojej sile fizycznej i atletyczności. Tam raczej nigdy nie będzie wyrafinowanego strikingu, raczej nigdy nie będzie gry strategicznej. On też nigdy nie będzie tak inteligentnym zawodnikiem, tak mi się przynajmniej wydaje, jak Robert Whittaker. Ale to, w jaki sposób pokonuje swoich zawodników, to właśnie parcie do przodu, jeszcze mocniejsza presja niż nawet presja Shona Stricklanda i przede wszystkim niezłomność. Bardzo trudno złamać Dricusa du Plessisa. Mam wrażenie, że to jest fighter, który biorąc się znikąd, bo przecież Extreme Fighting Championship, gdzie był podwójnym mistrzem w Johannesburgu, nie jest dużą organizacją, nie jest nawet tak dużą jak KSW, wziął się znikąd, obrócił swoją karierę i teraz jest jednym z największych postrachów w ogóle w wadze średniej. Mam też wrażenie, że to jest fighter, którego bardzo trudno będzie złamać. Bardzo trudno będzie w nim zasiać trochę strachu, ale Izrael Adesanya, który cały czas mówi, że jest znowu wściekły, że znowu jest głodny, jeżeli przybędzie na ten pojedynek z takim mindsetem, jaki miał w walce z Kelvinem Gastelumem albo w pojedynku z Robertem Whittakerem, taki, który potrafi rozpykać swojego niebezpiecznego, atletycznego przeciwnika, jednocześnie walcząc tak, jakby jutra miało nie być,
to będzie to idealny kandydat do walki z Rikusem Duplessisem. Kandydat taki, który może ten pas odebrać i prawdopodobnie znowu napisać historię, bo Israel Adesanya jest jednym z najwspanialszych fighterów wagi średniej, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Fighter, który zmienił nie tylko to, w jaki sposób walczy się w wadze średniej, ale też to, jak powinno się operować z mediami, jak powinno się budować swój wizerunek w UFC. I jest jedno obok Shona O'Malleya i Conora McGregora, jedno z najjaśniejszych gwiazd, łącząc właśnie skill i z tym umiejętnością rozmawiania z mediami, jakie kiedykolwiek miało UFC. To jest pojedynek, który naprawdę przyprawia mnie o ciarki i tutaj postawiłbym go już dawno na pierwszym miejscu, ale oczywiście zupełnie subiektywnie i patriotycznie najpierw polecam pojedynek oczywiście Mateusza Gamrota i Dana Hookera, który odbędzie się oczywiście na karcie głównej też dużo wcześniej. Na trzecim miejscu nie będzie Kai Kara France i Steve Ersek. To jest pojedynek zbyt rzemieślniczy. To jest pojedynek, który może być trochę nudny. To jest pojedynek, który może odbywać się w parterze i może być zbyt taktyczny na takie rzucenie, inaczej, na specjalne przyjście do zobaczenia tej karty. Chciałbym tutaj na trzecim miejscu, oczywiście Steve Ersek i Kai Kara France to honorable mention i też warto zwrócić uwagę na to starcie, może nie odchodzić, nie robić sobie herbaty wtedy, kiedy będzie walczyło ze sobą dwóch Australijczyków, bratobójczy pojedynek, Kai Kara France wadze muszej na numerze 4, Steve Ersek na numerze 7, obaj mogą być pretendentami do walki o pas, więc oczywiście ten pojedynek, wspominam o nim, ale nie musicie się na nim skupiać, jeżeli będziecie oglądać, to super, ale to, na czym warto się tutaj skupić, to oczywiście pojedynek wadzy ciężkiej. To jest Taito Iwasa i Jarzynio Rozenstruk. Głównie dlatego, że Taito Iwasa chce zrobić ważny comeback. Mówił o tym, że teraz troszeczkę się zmienia, że troszeczkę zmienia swój game plan i podejście do walki. Wiemy, że miał wcześniej dosyć luzackie do momentu, ale zaczął trafiać na bardziej wymagających fighterów. No i niestety ten jego win streak dosyć szybko się rozsypał. Z kolei Jarzynio Rozenstruk to zawodnik, który nie ma kompletnie nic do stracenia. On tutaj tylko może zaznaczyć swoją pozycję i wykorzystać Taito Iwasę do bycia trampoliną w tej dywizji, więc na pewno to wykorzysta. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o grzmoty i o taki pojedynek, który będzie raczej nieobliczalny i taki, w którym na pewno pojawi się knockout i ma być potencjalnie fight of the night, to będzie to właśnie pojedynek pomiędzy Taito Iwasą z Australii, a Jarzynio Rozenstrukiem z Surinamu i będzie to ciekawsze starcie niż to, które jest wyżej, czyli Kai Kara France kontra Steve Ersek. Pamiętajcie, żeby In The Cage subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, lajkujcie i komentujcie to, co tutaj mówiłem, jeżeli będziecie oglądali galę w Perf. To bawcie się dobrze i do następnego.